szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić metodę, w jaki sposób przygotowujemy artemię do wylęgu. Nie trwa to długo, natomiast sam czas oczekiwania, aż się larwy artemii wylęgną, optymalny czas, gdzie tych larw jest jak najwięcej, to jest około 48 godzin. Przygotowujemy sobie specjalny szklany pojemnik, to jest wielkości pojemności 1 litra. Potrzeba nam będzie soda oczyszczona, sól, koniecznie niejodowana, oczywiście larwy artemii, wylęgają się z jaj, które tutaj Państwo widzą. No i później jeszcze, jak już to będzie uszykowane, wężyk, tutaj jest on obciążony rurką, która jest glinianą rurką, która używana jest w krewetkariach. Z doświadczenia powiem Państwu, to jest optymalny sposób. Jeżeli byśmy dali na koniec kostkę napowietrzającą, no to wtedy niestety, ale bardzo szybko ona się zabrudzi i przestanie spełniać swoją funkcję. Natomiast wężyk obciążony w ten sposób w praktyce bardzo ładnie funkcjonuje. Dobrze, proszę Państwa, zaczynam od tego, że biorę sodę oczyszczoną. Do pojemnika daję szczyptę tej sody oczyszczonej. Kolejna rzecz, którą robię, to jest nabieram łyżką sól, podkreślam, sól niejodowaną, płaską łyżkę, jak Państwo tutaj widzą, mniej więcej tą ilość. Kolejna rzecz to jest dodanie larw jaj artemii, z których oczywiście wylęgną się później larwy. W praktyce, co jest stwierdzone doświadczalnie, takie jaja mogą nawet być w tym stanie takim zasuszonym nawet ponad 20 lat. Oczywiście my tutaj nie będziemy tego w żaden sposób sprawdzali, czy na ten temat dyskutowali. Mniej więcej tą ilość, jak Państwo widzą, nasypuję do pojemnika i już mam właściwie wszystko przygotowane. Teraz biorę pojemnik ze wszystkimi tymi składnikami. Nalewam zimną wodę, zalewam to wszystko. Delikatnie się poprawiam, żeby lepiej chwycić. Następnie biorę wszystko razem i starannie mieszam łyżką, którą wcześniej używałem do nasypania soli i nałożenia jaj artemii. Po tym wymieszaniu delikatnie oczywiście posługuję się tymi wszystkimi elementami. Biorę wężyk przygotowany wcześniej z obciążaniem. Biorę słoik z artemią i przenoszę w jej odpowiednio przygotowane wcześniej miejsce, gdzie spokojnie ta artemia może być inkubowana. Tak, podkreślam, trwa to około 48 godzin. Tutaj Państwo widzą, mam tutaj odpowiednie miejsce do tego uszykowane. Nakładam wężyk odpowiedni tutaj napowietrzający. Delikatnie wprowadzam do słoika przygotowanego wcześniej, do słoja przygotowanego wcześniej. I w tym momencie proszę spojrzeć. Już zaczyna się napowietrzanie. Trzeba to też robić umiejętnie. Ani zbyt obfite, ani zbyt niewielkie ilości, no bo jeżeli będzie zbyt intensywne, no to niestety no, część tego nam się wydostanie poza ten obszar, którym chcemy. Natomiast w tej ilości, co Państwo widzą, jest optymalne. Kolejny film, który Państwu zaprezentuję, to w jaki sposób skawiam artemią już wcześniej uszykowaną, to Państwo będą mogli obejrzeć na następnym filmie. Dziękuję.